Zwierzęta często są przez nas traktowane jak pełnoprawni członkowie rodziny, no ale też czasem chorują i wtedy trzeba udać się z wizytą do weterynarza lub na jakiś zabieg. No i co? No musimy wziąć wtedy wolne z pracy. Czy to wolne powinno być pełnopłatne? Pod taką petycją Fundacja Centaurus zbiera podpisy, żeby właśnie wolne było tak pełnoprawne jak dla każdego innego członka rodziny. Czy to jest dobry pomysł? Spytaliśmy lekarza weterynarii i opiekunów właśnie takich pupili. Są różnego rodzaju zabiegi. Te zabiegi, które są bardziej wymagające opieki, czasami zabiegi wymagające ratowania życia i później całe zabiegi związane z postępowaniem po samym zabiegu wymagają zarówno ze strony właściciela, jak nas tutaj prowadzących trochę pracy, zaangażowania. Zwierzę wymaga opieki swojego właściciela. Natomiast można to zawsze zorganizować też w ten sposób, że opieką nad tymi zwierzętami my się zajmujemy. Właściciel powinien być, może być dostępny, ale czy ma być to związane z wolnym, płatnym, może być to związane z urlopem. Zabiegi, które są mniej wymagające, zabiegi profilaktyczne. Zwierzęta przechodzą je bardzo dobrze i bardzo szybko się też regenerują. W związku z tym na drugi dzień po zabiegu większość zwierząt już jest całkowicie sprawnych i tej opieki nie wymagają, a wręcz przeciwnie, wymagają troszeczkę spokoju, odpoczynku i może czasami odpoczęcia od nadwrażliwego właściciela. Tak jak dzisiaj widać, dzisiaj jestem u lekarza z moim kotkiem, jutro i pojutrze, wiem, że 3 dni pod rząd, no i nie jestem teraz w pracy i wiem, że już dzisiaj nie wrócę, bo mam mieć kroplówkę i będę z nim siedziała, no jak z dzieckiem, no to chyba każdy, kto ma zwierzę, to tak jakby miał dziecko, no. Nie powiedziałbym to, no z pracy wolne, tak, ale na jakby powiedzieć, urlop trzeba wziąć w końcu, bo trzeba pupila po prostu zaopatrzyć, do doktora z nim jechać. Tak jak z ludźmi jest, jak ten. Trzeba sobie wziąć wolne i zawieźć tam żonę czy kogoś do doktora. Ja uważam, że w sumie powinno być wolne, jeśli kot ma operację lub jest chory. No bo właściwie tak samo jak dziecko się zajmuje takim zwierzątkiem, tak? To pewnie obciążenie też dla pracodawcy. Z punktu widzenia pracodawcy to pewnie jest dużym obciążeniem, więc nie chcę tak jednoznacznie się określać. Znaczy, wydaje mi się, że można po południu na pewno też takie tematy załatwić, więc generalnie myślę, że nie, niekoniecznie.